Dzień dobry. No dzień dobry. Wielu rzeczy w uniwersum polskiej piłki się spodziewałem, ale akurat nie tego, że Szymon Marciniak będzie zamieszany w aferę ze Sławomirem Mentzenem i będzie to groziło tym, że Szymon Marciniak zostanie odsunięty od finału Ligi Mistrzów. Tak naprawdę w tym całym uniwersum brakuje mi tylko tego, żeby Grzegorz Braun szturmował siedzibę UEFA w Nyonie i w ramach takiej interwencji poselskiej zarekwiruje Puchar Ligi Mistrzów, kulki do losowania i śpiącego gdzieś na tyłach tej siedziby Sepa Blattera. Jeśli nie znacie tej sprawy, choć przypuszczam, że akurat większość z Was jest w tej sprawie na Oriencie, to streszczę to wszystko w telegraficznym skrócie, żebyśmy mieli w ogóle pojęcie, o czym mówimy. Szymon Marciniak kilka dni temu wziął udział w konferencji Everest, która jest organizowana m.in. przez Sławomira Mentzena z Konfederacji. Na tym konwencie wystąpiło kilku przedsiębiorców, influencerów, generalnie postaci, które osiągnęły sukces i miały o tym sukcesie opowiedzieć. Był to content typowo biznesowy, czyli na zasadzie hej, ja zrobiłem to i to, jestem tu i tu, a teraz sprzedam wam, droga widownio, kilka złotych rad. Po kilku dniach od tego konwentu stowarzyszenie Nigdy Więcej pisze list do UEFA, w którym chce odcięcia się Marciniaka od skrajnie prawicowego Mentzena, a jeśli tego nie zrobi, to Nigdy Więcej domaga się zdecydowanych kroków Federacji Piłkarskiej w sprawie Marciniaka. Niedługo później wychodzi oświadczenie UEFA, które bardzo poważnie traktuje zarzuty wobec Marciniaka, domaga się pilnych wyjaśnień, a ponadto UEFA pisze, że czuje odrazę promowanych przez daną grupę wartości, czyli tutaj Konfederacji. W piątek rano w poranku kanału sportowego Tomek Smokowski informuje, że w nocy UEFA odsunęła tymczasowo Marciniaka od prowadzenia finału Ligi Mistrzów. Po długich debatach, naciskach, lobbingu UEFA wycofuje się z tej decyzji i wraca do postanowienia o tym, że Marciniak poprowadzi finał Ligi Mistrzów. I ustalmy na początku jedną rzecz, żebyśmy mieli to z głowy. Sławomir Mentzen i Konfederacja to nie są ludzie z mojej bajki. Jest mi do nich mniej więcej tak blisko jak Wiśle Płock piłkarskiej do gry w Lidze Mistrzów, czyli dosyć daleko. Nie podobają mi się ich poglądy polityczne, nie podoba mi się sposób, w jaki się komunikują, nie podoba mi się ich pogląd na edukację. Generalnie nie są ludźmi, na których będę głosował. Natomiast jeżeli wam się podobają wartości Konfederacji, Mentzena i tak dalej, to spoko. Nie przekonujmy się wzajemnie. Ja was nie będę przekonywał do tego, żebyście nie byli ich zwolennikami, a wy nie piszcie w komentarzach, że smyk, debilu, głosuj na Konfederację, to jest jedyna droga. Czy Szymon Marciniak ma takie same poglądy jak Sławomir Mentzen? Tego nie wiemy. Marciniak wystąpił jedynie na konwencie biznesowym współorganizowanym przez Mentzena i w ciągu jednego dnia, w odstępie kilku godzin między sobą, wygłosili swoje prezentacje. Adam Sławiński wrzucił na Twittera fragment tej prezentacji Marciniaka i o czym opowiada Szymon Marciniak? Czy o tym, to może mały quiz dla was. Czy Szymon Marciniak opowiada o tym, że należy bić gejów? Czy może Szymon Marciniak opowiada o tym, że należy pluć na Żydów? A może Szymon Marciniak opowiada o tym, że należy wrócić do segregacji rasowej? Czy może odpowiedź D? Szymon Marciniak wyciąga za pazuchy medal po finale Mistrzostw Świata 2022 i opowiada o tym, że spełnił swoje marzenia i że wszedł nasz sędziowski szczyt. Jak myślicie, o czym opowiadał Szymon Marciniak? Nie wiem, choć się domyślam. Generalnie wiele takich konwentów polega na tym, że ludzie opowiadają, jak doszli do sukcesów, a nie o tym, że są skrajnie prawicowi czy skrajnie lewicowi. Ktoś powie, że Szymon Marciniak nie powinien chodzić na takie konwenty, zwłaszcza na kilkanaście dni przed prowadzeniem finału Ligi Mistrzów. I może nie powinien. Być może tak. Ja mam wrażenie, że to nie było głupie, idiotyczne, tylko że Marciniakowi zabrakło takiego obywatelskiego refleksu. I to tyle. Czy za to trzeba pisać listy do UEFA? Ja mam takie wrażenie, że Marciniak lubi szkiełko i lubi kasę. Kto z nas nie lubi? Marciniak mógł się trochę przylansować, mógł trochę zarobić, ale nie zmienia to faktu, że list Stowarzyszenia Nigdy Więcej jest jednym wielkim absurdem. Nigdy Więcej
niestety dla siebie i dla środowiska, w którym się obraca, ośmiesza w ten sposób słuszną walkę ze wszelakimi seksizmami, rasizmami, antysemityzmami, ze wszystkimi tymi złymi izmami. List Nigdy Więcej jest kuriozalny nie tylko w swojej formie, ale też w treści i przede wszystkim w adresacie. Generalnie ja kiedyś już rozmawiałem z przedstawicielami Stowarzyszenia Nigdy Więcej, gdy kilka lat temu dopatrzyli się Krzyża Celtyckiego na jednej z flag kibiców Lecha Poznań podczas wyjazdowego meczu bodaj do Bazylei. To była taka głośna sprawa. I okej, ja nie krytykuję tego, że założenie organizacji Nigdy Więcej jest słuszne, bo co do zasady, co do, nie wiem, celu funkcjonowania tego stowarzyszenia, jest on słuszny. Walka z nienawiścią, czy to słowną, czy to symboliczną, czy to taką namacalną, czy typu ktoś da komuś w mordę. Natomiast takimi działaniami, jak to z Marciniakiem, oni po prostu ośmieszają i siebie, i całą ideę walki z nienawiścią. Wiecie, też śledzicie futbol i raz na jakiś czas na trybunach, na boisku, poza stadionem, znajdzie się w tym środowisku piłkarskim jakiś idiota, który salutuje po rzymsku, który ma wydziarane jakieś znaki nazistowskie. I takich ludzi trzeba piętnować. Z tym, że takich ludzi nie ma dużo. To jest odsetek wariatów. I mam wrażenie, że gdy tych wariatów jest za mało, a coś to stowarzyszenie Nigdy Więcej musi robić, to właśnie szuka takich marciniaków, którzy w ich mniemaniu coś poważnego przeskrobią. Na przykład kiedyś Nigdy Więcej doczepiło się do kibiców Wisły Płock za to, że mają literki WP na fladze. WP, co może oznaczać, jeżeli jesteś kibicem Wisły Płock? Na przykład Wisła Płock. Zdaniem Nigdy Więcej oznacza to jednak tylko White Power. A to, jak wiecie, już ma złe konotacje. Kiedyś Nigdy Więcej doczepiło się do kibiców Śląska Wrocław, którzy byli z Brzegu, za to, że mają jakiś skrajnie prawicowy znak na fladze. Z tym, że tym skrajnie prawicowym znakiem był herb Brzegu. No dobra, ktoś w Nigdy Więcej wpadł na pomysł, że trzeba napisać taki list, napisał go i wysłał do UEFA. Ludzie, do UEFA wysłał list, że ktoś wspiera złych ludzi. Rozumiecie to? Do UEFA. Do UEFA, które przed chwilą waflowało się z Putinem. Do UEFA, w którym komitecie wykonawczym zasiada gość z Gazpromu. Do UEFA, która organizuje finał Ligi Mistrzów w Turcji, w Stambule, w mieście Erdogana, który, tak najbardziej eufemistycznie mówiąc, nie jest najsympatyczniejszym politykiem na świecie. Ta sama UEFA organizuje finał Ligi Europy w Budapeszcie, na Węgrzech, w państwie Viktora Orbana, który, też mam takie przekonanie, nie jest najbardziej wolnościowym premierem świata, Europy, czy może nawet samych Węgier. Nigdy Więcej biegnie z listem pod tytułem Nie wolno tak robić, nie wolno obcować ze złymi ludźmi do UEFA, która przed chwilą nie miała problemu z tym, że oni sami możnowładcy UEFA czy reprezentacje europejskie poleciały na turniej Mistrzostw Świata do Kataru. Wiele można mówić o Katarze, pewnie jest tam ciepło, ładna infrastruktura, ale na pewno nie to, że jest to kraj wolnością i swobodą płynącą. I ta sama UEFA, gdy dostaje list, że Marciniak był na konwencie, na którym był też Sławomir Mentzen, czy współorganizował ten konwent, ta UEFA mówi: domagamy się pilnych wyjaśnień od Marciniaka, proszę tu bardzo szybko przyjechać i powiedzieć, dlaczego pan z tym gościem siedział na tej samej sali. Proszę nam to pilnie wyjaśnić i wyrażamy wielkie oburzenie, że pan tam w ogóle pojechałeś. Gdybyśmy tylko w tym roku mieli Igrzyska Olimpijskie, to UEFA byłaby murowanym kandydatem do złota olimpijskiego w gimnastyce artystycznej, bo takiego fikołka to naprawdę trudno byłoby przebić. I okej, ostatecznie Marciniak pojechał do UEFA, wytłumaczył się, odwieszono go, poprowadzi ten finał Ligi Mistrzów. Natomiast smród za Marciniakiem będzie się ciągnął. Ja doskonale wiem, jak działają media. Wy też pewnie, obcując z mediami, mogliście poznać już te wszystkie mechanizmy.
Czytałem wczoraj teksty w Marce, w El Pais, w La Gazzetta dello Sport, w Guardianie, w The Athletic i tam nie ma wytłumaczonego całego kontekstu tego, co robił Marciniak. Tam sprawa postawiona jest jasno i to są przedruki też z polskich mediów, które powielały z kolei przedruki z Nigdy Więcej i tam narracja jest prosta. I to nie jest tak, że tam piszą, że Marciniak pojechał na konwent, na którym w sumie nic o polityce nie mówił. Tam sprawę stawiają jasno. Marciniak spotkał się z ultraprawicowym politykiem, który ma wiele na sumieniu. Właściwie jak się czyta te teksty, to można nabrać takiego wyobrażenia, że Marciniak pojechał gdzieś do lasu ze skinheadami i tam, nie wiem, palili jakieś kukły. Naprawdę tak mniej więcej to wygląda. I dzisiaj możemy powiedzieć, dobra, posędziuję ten finał, nie róbcie burzy w szklance wody. Z tym, że mleko już się rozlało i za Marciniakiem ten smród jakiegoś prawicowca będzie się ciągnął. A żeby było zabawniej, choć pewnie samemu Szymonowi do śmiechu nie jest, to Marciniak jest pierwszym sędzią w Ekstraklasie, który w meczu Ekstraklasy zastosował procedurę antyrasistowską w meczu Lech i Gdańsk z Piastem Gliwice. A i mam jeszcze jedną doskonałą rzecz, którą podrzucił mi Paweł Paczul ze strony Nigdy Więcej. Jest rok 2018, jesteśmy w przededniu mundialu w Rosji i na stronie Nigdy Więcej pojawia się taki wpis. Czy powinniśmy zbojkotować Mistrzostwa Świata w Rosji? Pytał podczas debaty przedstawiciel Nigdy Więcej. Lepszym pomysłem byłoby potraktowanie tego wydarzenia jako okazji do promowania dialogu międzykulturowego i pokoju, wsparcia rosyjskiego społeczeństwa obywatelskiego, pozytywnego ruchu kibicowskiego i organizacji działających na rzecz praw człowieka, zwłaszcza mniejszości przed i po rozgrywkach, jak również w ich trakcie. Weźcie wy, może nie wiem, sami donieście na siebie za takie farmazony i nie zajmujcie się głupotami. Ja Marciniakowi trochę współczuję tego szumu, który powstał wokół niego. Konfederacji nie poważam, hipokryzją UEFA gardzę, a Nigdy Więcej zalecam odrobinę, albo w sumie nie odrobinę, dużo zdrowego rozsądku, byście w swoich działaniach nie ośmieszali słusznych idei. Ja za dzisiaj dziękuję. Damian Smyk, kłaniam się. To był program Smykałka i do zobaczenia za tydzień.